Jesteśmy dzisiaj na gali dobroczynności. Zdobyłaś nagrodę. Ważna to jest dla ciebie nagroda? Ojejku, bardzo ważna nagroda, o widzisz, tak przodem patrzę. Wiesz, bardzo się cieszę, że ktoś docenił tą moją działalność, taką trochę ukrytą. Ja oczywiście staram się mówić głośno o drużynie Szpiku, o dawstwie Szpiku, jakie to jest ważne i jak ważne jest pomaganie, mądre pomaganie, bo o tym też często mówię. I wiesz, no już lekko wszyscy byli znudzeni kolejną sukienką czerwoną z napisem drużyna Szpiku, czy kolejną koszulką, że o Jezu, znowu założyła koszulkę, ale warto, bo ktoś to w końcu zauważył, docenił, o tym się mówi. I to nie chodzi o to, żeby promować siebie czy moją fundację, chodzi o to, żeby mówić głośno o tym, że dawstwo Szpiku jest w Polsce jeszcze w niszy, bo jest nas... Tam są takie wyliczenia, jakieś 30 tysięcy, gdzie za naszą zachodnią granicą Niemcy mają 3 miliony. No to świadomość Polaków jest nadal bardzo żenująca. My jeździmy z drużyną Szpiku, przede wszystkim edukujemy ludzi, jeździmy po zakładach pracy, jak ja to mówię, czyli po jakichś firmach, gdzieś nas zapraszają do szkoły i tak dalej. I cały czas są te same pytania, czy to boli. Nie, to nie boli, proszę Państwa. Mam nadzieję, że ja jestem potencjalnym dawcą Szpiku, że kiedyś zadzwoni do mnie ten telefon i ja będę mogła Was wszystkich zaprosić i Wam pokazać, jak to wszystko wygląda tak naprawdę, bo być może znana osoba, która pokaże cały ten proces przygotowania, gdzieś ludziom uświadomi, że to naprawdę, naprawdę nic nie boli, a chyba jest cudownie. Ja czekam na ten telefon, żeby móc komuś uratować życie. Jest nas tak mało, tych bliźniaków genetycznych. No mamy przykład Maćka Sztura, któremu się udało zostać. Jest naprawdę parę osób tylko, ale to dlatego, że jest nas bardzo mało. I dla nas każda uratowana dusza jest bardzo ważna.